Opiniowanie projektu uchwały Komisji Problemowej. Projekt uchwały Komisji Polityki Społecznej w sprawie. Korekta uchwały nr 29265 z 2013 w sprawie prac remontowych żłobka w ramach zadań powierzonych na 2013 rok. Bardzo proszę. Paragraf pierwszy. Zmienia się zakres rzeczowy do zadania przyjętego w uchwale nr 29265 przez 2013 Rady Gminy Każdy-Krochowa z dnia 19 lutego 2013. Żłobek nr 14, ulica Sienkiewicza 24, częściowa wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami, kwota w wysokości 13 500 zł, na zadanie żłobek nr 14, ulica Sienkiewicza 24, dostosowanie do przepisów tego. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Krótki komentarz. Mianowicie była przeprowadzona inspekcja Państwowej Straży Pożarnej w tym żłobku i są tak zwane zalecenia pokontrolne, które należy wykonać i tą kwotę 13 500 zł przeznaczono na to właśnie zadanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj może jeszcze dwa zdania można dodać, że wczoraj było jakieś spotkanie z panem dyrektorem marszałkiem na temat związany właśnie z żłobkiem. Dowiedzieliśmy się, że nasza decyzja o negatywnej opinii do rozbudowy żłobka przy ulicy Sienkiewicza 14, jeżeli Państwo sobie przypominają, została też poparta przez negatywną opinię konserwatora. Także nasza intuicja tutaj była właściwa i projekty związane z tym żłobkiem będą rozpatrywane do końca kwietnia, ponieważ tam jest tego rodzaju problem, że nie jest do końca określone, czy będzie możliwe spełnienie tych zaleceń, o których pan przewodniczący wspominał, w ramach jednej klatki schodowej, czy trzeba będzie dwie klatki schodowe tam poprawiać. Tam chodzi o odpowiednie szerokości, a także możliwość korzystania z takiego programu państwowego, który się nazywa MARP, prawda? I także tam są jeszcze różne niuanse, które trzeba będzie rozpatrzyć i na podstawie tego będą dalsze decyzje podejmowane. Także jeśli chodzi o żłobek nr 14, dowiedzieliśmy się, że to jest najbardziej problematyczny żłobek, jaki mamy w Krakowie i największe on koszta dostosowania generuje. Można powiedzieć, że to jest taki rząd wielkości, że wszystkie żłobki w Krakowie to jest kwota 700 tysięcy złotych. Natomiast nasz być może, że będzie około 300 tysięcy złotych kosztował. Także no, tutaj nie ma się czym chwalić, no, ale jesteśmy na pierwszej pozycji. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Z naszej strony powodem, że niedostosowanie do tych wymogów pożarowych może z kolei po prostu powodować zamknięcie żłobka, ale taka jest ostateczność, aczkolwiek też kwestie samego istnienia żłobków i ich efektywności finansowej no jest bardzo niskie, bo słyszeliśmy o danych, że wszystkie żłobki w Krakowie dla koszt dziecka w żłobku. Wszystkie żłobki kosztują około 26 milionów rocznie w skali roku, z tym, że jedno dziecko 1900 zł. Nie, 1090. Przepraszam. Także gdyby hipotetycznie każda matka dostała te 1090 zł miesięcznie, to byłoby to korzystnie dla dziecka i dla matki. Zdecydowanie. Pan dyrektor powiedział, że też jest takie rozwiązanie, że gmina ogłasza przetarg i podpisuje umowę z prywatnym żłobkiem, ale praktycznie działa to na zasadzie samorządowego. I dał porównanie, że z taką samą infrastrukturą i ilością dzieci w żłobku prywatnym kosztuje dziecko 400 zł,
a w gminnym 1090. Przy tych samych warunkach, standardach, parametrach. Ale czy koszty partycypacji ze strony rodziców jest większe? Nie. Bo to jest ogłoszony przetarg i gmina płaci. I gmina kosztuje przy prywatnym, można tak powiedzieć, ale z podpisaną umową z gminą 400 zł dziecko, a przy typowo samorządowym, gdzie cała obsługa jest przez miasto 1090. A z czego to wynika? No generalnie to gmina ustawia, no wyrzuca to z tego, że funkcjonowanie. Czy zawsze to, co państwowe, to jest... Jest co najmniej 40% drożej. Co najmniej 40%. Ale tam była informacja, że gmina wybudowała nowy budynek. To automatycznie jest tańsze na koszty niż utrzymywanie naszych szkół, które są mają po 50 lat, 40 lat. Więc to też jest trochę takie złudne, ale na pewno tam jest powierzyć za obowiązki gminą zewnętrzną niż utrzymywać nie łączę z budynkami, z personelami, z miesięcznym budynkami, bardzo proszę pana Sadara. Tutaj jest taki mały kruczek, mianowicie jeżeli chodzi o finansowanie, to nie jest to obowiązek gminy. Czyli w momencie jakichkolwiek problemów finansowych, gmina może po prostu nie robić tego przetargu i odmówić i stwierdzić, że nie dofinansowuje żłobków. Nie jest to tak jak w przedszkolach czy w szkołach publicznych, że jest ta obowiązek. Tutaj jest to możliwość, z której gmina może skorzystać lub nie. Więc jeżeli gmina faktycznie by chciała przerzucić ten obowiązek na podmioty zewnętrzne, to jest zawsze taka możliwość, że w momencie jakiegoś krachu finansowego stwierdzi, że ona po prostu nie ma pieniędzy i nie da. Tak, tylko też trzeba się liczyć z takimi. Więc to jest takie rozwiązanie. Kosztami społecznymi właśnie. To jest bardzo źle odbierane, jeżeli są miejsca w żłobkach likwidowane. Ja miałem okazję zapoznać się z programem załącznika do uchwały czy uchwały Rady Gminy z miasta Krakowa, z którego wynikało, że planują zwiększać systematycznie ogólnie liczbę miejsca w żłobkach. Likwidowanie sprzeczności z tymi założeniami. No akurat są różne zdania tutaj, bo wczoraj się mówiliśmy, że ilość dzieci zmniejsza się regularnie. Na to by niedługo będzie trzeba z konieczności zamykać. No ale nie może pieniądze tak naprawdę rezerwowe gdzieś znacznie więcej oczekujących na przyjęcie do żłobka, o 400 roku już są. Więc tutaj podejrzewam, że mniejsze nieprzynoszenie przy urodzie musiałoby być dwukrotne. Nawet ta infrastruktura, która obecnie jest, zapewnie ma potrzeby społeczne. Wiek dzieci kwalifikujących się do żłobka jest też określony. Tak, jest bardzo. Pan Rady Nowak. Ja mam jeszcze jedną tylko uwagę, że po tym zebraniu wczorajszym spotkałem z panią dyrektorem, z paniami ze żłobka ustalono, że pod koniec kwietnia będzie spotkanie i będziemy omawiać ten program w maju dotyczący przede wszystkim żłobka numer 14, 3024 z urzędem wojewódzkim. Tak, jeszcze a propos uzupełnienia tego, co mówiłem wcześniej. Obecnie funkcjonuje to w ten sposób, że Rada Miasta musi podjąć uchwałę. W ciągu ostatnich dwóch lat uchwały są kierowane do Rady Miasta z Wydziału Edukacji z takim opóźnieniem, że przez pierwsze praktycznie 3 miesiące, przez pierwszy kwartał żłobki niepubliczne po prostu nie mają tej dotacji. Co wiąże się z tym, że rodzice zapisujący dzieci do takiego żłobka nie wiedzą, jakie faktycznie będą ponosić koszty. To bardzo nieładnie. I tak są nawet przy dotacji. Tak, bo tam jest zdaje się 5 dzieci na jedną opiekunkę, także tutaj koszty osobowe są bardzo wysokie. Jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta.